Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłem remont studni Abisynki, no bo jak widzicie, należało się już od 2016 roku, no niszczeje, więc należało jej się wyremontowanie i tak wygląda w tej chwili. No a jak to zrobiłem, no to zapraszam Was na film, on niestety nie będzie kompletny, ale wytłumaczę, czego moja wspaniała kamera nie zarejestrowała. Natomiast przechodząc do rzeczy. Zacząłem oczywiście pracę od demontażu starej studni, jak widzicie, znaczy pompy właściwie, bo ze studnią to niewiele co tam pozmieniałem. Ona po prostu już cienko w ogóle się sprawowała, miała problemy z pompowaniem w ogóle wody, ale też jak widzicie pełno desek, no bo to tak prowizorycznie wszystko było zrobione na szybkiego i co roku musiałem jakieś deski dorzucać, ciągle mi się to gibało i już miałem tego serdecznie dosyć, więc zdemontowałem wszystko. Studnia składa się z takiej 4-metrowej, bo to na 4 metry tylko głębokości jest, tam dalej się nie da przebić przez warstwę gliny. Ma taką rurę osłonową. Później jest ta rurka właśnie taka, co przed chwilą widzieliście, co czyściłem z filtrem i taka już do pompowania wody, ale to ja nie opisuję, jak budowałem te studnie, bo naprawdę to był kiepski w ogóle tam, no, sposób, są dużo łatwiejsze na YouTubie do obejrzenia, także bez sensu, żebym Was zaganiał do jakiejś roboty, zachęcał, która jest beznadziejna ta robota. Tutaj okazało się, że uszczelki już w ogóle nie ma praktycznie, miałem problem, żeby ją wyjąć nawet z tłoka, dopiero po podgrzewaniu palnikiem to wszystko jakoś tam poszło. Zdemontowałem dużo różnych części, chociaż wcale nie miałem na to ochoty, ale no jednak, żeby dobrze było zrobione, to tak zrobiłem. Myślałem, że ta pompa jest cała mega przerdzewiała. Okazało się, że tak naprawdę farba jest prawie nienaruszona, tylko ja mam bardzo taką zażelazioną wodę. I widocznie, no, chlapiąc wszędzie tą wodą, jak się pompowało, no to niestety, ale taki rdzawy osad się na niej zrobił, no ale w miejscach, gdzie coś nieco się uderzało, no to rzeczywiście się wytarła ta farba i pordzewiało. Jak widzicie, próbuję to oczyścić taką szczotką drucianą na wkrętarce i zwykłą też, ale no nie wszystkich zakamarków dało się tam, nie wszystkie zakamarki dało się doczyścić. Dokupiłem taką podstawę, ale ją też zarysowałem, można powiedzieć, zniszczyłem strukturę tej farby papierem ściernym, po to, żeby pomalować wszystko w jednym kolorze. Jak widzicie, tutaj maluję jeszcze w szklarni, to było już dosyć dawno w sumie, żeby w ogóle było coś na plusie, taką, no, farbą na rdze, że bez reklamy. Fajny kolorek wybrałem, niestety nie było matowych, ani półmatowych, tylko błyszczące, a te wszystkie sposoby takie, żeby zmatowić farbę, no niestety czytałem, że troszeczkę osłabiają jej właściwości takie później właśnie, no w ogóle jej właściwości takiego zabezpieczania, jak to ma być na zewnątrz. Starałem się pomalować wszystkie możliwe elementy, tutaj się coś tam mądrowałem, ale wyciąłem to. Chodzi o to, że postanowiłem w betonie zatopić takie szpilki. To się nauczyłem, jak budowaliśmy dom, że można założyć nakrętkę, podkładkę i nakrętkę i potem mamy coś takiego, nie można z tego betonu wyrwać. To coś takiego założyłem, ale tutaj w ogóle głupoty robiłem. Zacząłem sobie, wiecie, drutem jakieś takie jakby, no, nie wiem jak to nazwać. Chciałem tak połączyć te szpilki, żeby one mi się trzymały, żeby je tak później zatopić w betonie i że będą po prostu dobrą podstawą. No ale to nie był dobry pomysł. Później to wszystko pociąłem, to jeszcze Wam pokażę. Te wszystkie druty powycinałem i tak naprawdę osobno te szpilki osadzałem, no ale na początku myślałem, że to dobry pomysł. Ze starej dziurawej beczki wyciąłem taki krąg, dzięki któremu, no, mogłem tutaj wyznaczyć jakieś kółko. Wydobyłem ziemię rodzimą, zasypałem trochę piaskiem, ułożyłem te całe szpilki, jeszcze miałem taki wzornik jakby do tego. No i zacząłem, słuchajcie, różne rzeczy tutaj mieszać ze sobą. Głównie to był beton, ale beton różnych klas,
trochę żwiru, trochę kamieni na dół wysypałem, takie, żeby była taka podstawa. Beton starałem się zrobić, żeby chociaż był w tej klasie B25, a trochę mi go brakło, więc tam dosypywałem jakiegoś betonu, cementu białego. No nic, no zabezpieczyłem taśmą wszystkie jakieś otwory w tej rurce, żeby mi to tam nie spadło do środka, do wody. No i uzupełniałem betonem, zawibrowując go tak już profesjonalnie i trochę jeszcze nawet wysypując takiej, to się nazywa zbrojenie rozproszone, to było metalowe, jakieś takie miedziane, nie wiem, dziwne te kolory były. W każdym razie to zastępuje normalne zbrojenie, a tutaj nie potrzeba było jakichś wielkich cudów. Więc myślę, że to wystarczy. Tutaj jak widzieliście przed chwilą, właśnie przeciąłem te wszystkie bezsensowne moje instalacje wcześniejsze. Oczywiście jak zwykle brakło mi betonu, więc wszelkiego typu gruz, jaki znalazłem gdzieś na działce, to jeszcze podorzucałem. Tutaj jak widzicie szpilki sobie tańczą jak chcą. Zbrojenia troszkę dorzuciłem. Oczywiście takim wibratorem profesjonalnym zawibrowałem beton, ale jak się okazuje dosyć dobrze później, jak zobaczycie, jak zdejmę tę beczkę. Założyłem sobie ten taki wzornik, co wyciąłem, żeby mi pasowała później pompa i wysypałem to wszystko kamieniami. Ja miałem różne pomysły, nawet miałem malować ten beton, a stwierdziłem, że mam trochę kamieni, no to po prostu wysypałem te kamienie i to całkiem nawet nieźle później wyszło, po prostu to starałem się w miarę równo wysypać i zostawiłem oczywiście, żeby to wszystko stężało. Jak stężało, zamontowałem wstępnie pompę. Jeszcze tutaj widzicie, takie długie te szpilki są. Okazało się, że w ogóle jedną część gdzieś posiałem, dlatego potem jeszcze będziecie widzieć, jak rozkładałem jeszcze raz te pompę i składałem jeszcze raz, no bo po prostu zapomniałem jakieś tam rzeczy, ale też wymieniałem część śrubek, bo tam niektóre mi się udało, że tak powiem, odrdzewić i zabezpieczyć, nie, niektórych nie. Tu coś gada znowu jakiś gość, ale go wyciąłem, bo nudził. No i właśnie tutaj zalewałem od góry, sprawdzałem, czy działa pompa, ale okazało się, że bez tej jednej części musiałem bardzo dużo zalać i stąd skapnąłem się, że zapomniałem ją w ogóle tam w tej całej pompie umieścić, natomiast działało wszystko, więc było wszystko dobrze, tylko woda się lała, widzicie, gumiaki mi zalewało, stąd wpadłem na pomysł, bo to było tak robione, wiecie, miała być tylko ta podstawa, tak? Później wymyśliłem sobie, że jednak zrobię taki drugi krąg, żeby można było gdzieś stanąć na twardym, coś postawić, jakąś konewkę, żeby nie stać ciągle w błocie, żeby się nie chlapało jakąś trawy, nie trzeba było tam ciągle kosić przy tym aż tak blisko i tego może naruszać, więc no, po prostu postanowiłem zrobić taki drugi krąg i wydobyłem troszeczkę ziemi rodzimej. Ona ma w sumie tam z 1,20 m chyba średnicę, może trochę więcej to wszystko. Wyciąłem beczkę, znaczy ten krąg z beczki, bo nie mogłem niestety go wyciągnąć górą. Poubijałem tę ziemię rodzimą i przywiozłem piasek. Też starałem się go równo rozłożyć i poubijać, no tak, żeby, wiecie, no było to jakoś po ludzku zrobione, no żeby nie było takiej kaszany, że wyleję beton i gdzieś tam stanę na nim tym swoim bandziochem 100-kilowym i nawet ponad już. I po prostu coś pęknie. No. Nie miałem drugiej takiej wielkiej beczki, żeby zrobić sobie rant, więc wykorzystałem jakąś papę. Myślałem, że to nie zda egzaminu, ale zdało. Troszeczkę znowu żwiru, żeby tak no, utwardzić jakby to, zanim wyleję beton, potem ten beton fajnie wchodzi między te kamienie i robi się z tego bardzo dobra podstawa. No tym razem myślałem, że kupiłem już dosyć betonu, ale też się okazało, że nie. A tu jeszcze taki odpływ liniowy. Musiałem sobie podocinać, żeby nie za dużo było tam jakieś, nie za daleko to wystawało gdzieś pod nogi. No ale widzicie, tu też kułem beton, bo to wszystko właśnie tak o. Najpierw miała być podstawa pod studnię, potem pomyślałem, a to jeszcze zrobię drugą taką podstawę, a potem dopiero, a to jeszcze odpływ liniowy. No i dlatego, że to tak wszystko ewoluowało, no to nie było zrobione na raz od początku zaprojektowane. Tym razem myślałem, że tego cementu, bo kupiłem cement, robiłem beton sam, myślałem, że dosyć mam tego zbrojenia rozproszonego i betonu. Zbrojenia nie brakło, ale betonu brakło.
Dlatego tutaj druga warstwa też poszła. To wszystko starałem się tak, no, po amatorsku, ale zawibrować, żeby gdzieś powietrza nie było, żeby jednak trochę tego zbrojenia było. No, że ja to nie lubię takiej fuszerki totalnej robić, nie? Więc chociaż trochę, tak po amatorsku, profesjonalnie chciałem zrobić. Moi drodzy, tutaj układałem kamienie i miałem tak, postawić ten, zamocować ten odpływ liniowy i te kamienie tak dać o taki krąg wewnętrzny, krąg zewnętrzny, który teraz właśnie układam, i w środku miałem wysypać małe kamienie, takie jak przy samej pompie. Ale okazało się, że tego betonu mam na tyle mało, że mówię, później będzie nierówno, będzie po prostu gdzieś tam nawet nie będzie można nogi postawić. Więc mówię, dobra, nie będę się bawił, do środka też powrzucam duże kamienie. Już takie wybierałem, nawet wielkie, żeby weszły głęboko i wypchnęły, wiecie, beton do góry. No ale okazało się, że jeszcze jest tego wszystkiego za mało, jeszcze by się trochę przydało i że będą po prostu takie dziurska. Widzicie tutaj różnicę poziomów też między wewnętrznym kręgiem a tym zewnętrznym, że ten wewnętrzny jest wyżej, to ani to nogi tam postawić, ani to ładnie nie wygląda. Więc gdzie mogłem, to powyrównywałem trochę betonu, gdzie był nadmiar, to przerzuciłem tam, gdzie było go mniej. No i stwierdziłem, że nadal jest źle, więc te przestrzenie wszystkie uzupełnię małymi kamykami. Najpierw je układałem, później już mi się nie chciało, później je wrzucałem po prostu jak leci i tylko poprawiałem takie, które były gdzieś tam, no, klinowały się, przeszkadzały. I młotkiem to wszystko jeszcze raz poubijałem porządnie. Jak to wszystko zastygło, zdjąłem papę, zacząłem to, słuchajcie, demontować i montować tak, jak być już powinna ta pompa, z takimi nakrętkami odpowiednimi i podmalowywać jeszcze gdzieś tam właśnie te części, co brakowały, to uzupełniać. Natomiast wkurzyłem się straszliwie na swoją kamerę, bo nie mogę wam pokazać w ogóle, nie robiłem zdjęć, bo mówię, będę miał na kamerce. A okazało się, że kamera nie zarejestrowała. Tutaj jak widzicie ten odpływ liniowy, to po lewej stronie, tam gdzie jest odpływ już do trawy, ja wykopałem dziurę. Tam troszkę utwardziłem piasek, potem wsadziłem tam wiaderko z wyciętym dnem, zasypałem to wszystko kamieniami i z tego odpływu odprowadziłem rurkami kanalizacyjnymi po prostu w dół, do takiej studni chłonnej odprowadziłem tę wodę, która będzie się przelewać ze studni do tego odpływu i tam do takiego drenażu jakby. No i jestem niezwykle wkurzony na to, że nie zarejestrowało mi się to w ogóle na kamerze, a potem mówię, kurczę, nawet nie mam zdjęcia, no ale studnia chłonna, no po prostu we wiaderku wyciąłem dno, jako taka osłonka była. I tak jak tutaj uzupełniałem betonem tę beczkę, tak tam uzupełniłem samym takim żwirem, takim, no, kamieniami, żeby po prostu to się nie zamulało, to jeszcze założyłem taką agrotkaninę na dole, żeby od dołu piasek nie podchodził, a że źle powiedziałem, piasek był, potem agrotkanina. I dopiero to wiaderko wypełnione kamieniami, do którego było odprowadzone ta woda, odprowadzona. No i jeszcze od góry też agrotkaninę, żeby potem piaskiem to wszystko przysypałem ziemią. Niech sobie na tym urośnie trawa, tego nie będzie widać. Ale mam nadzieję, że przez jakiś czas, przynajmniej przez któryś rok, będzie po prostu spełniać swoje zadanie. No to tak mówię tutaj o innych rzeczach, niż może pokazuję na ekranie. Tutaj to przycinałem śruby, wymieniałem takie, wiecie, jeszcze nakrętki kołpakowe, to się chyba nazywa. Żeby się gdzieś tam nie uderzyć, nie zaciąć ręki, to po prostu to zakładałem takie, żeby wszystko było takie obłe. Potem to jeszcze malowałem. No i właśnie, i druga jeszcze bardziej chyba wkurzająca rzecz, której nie zarejestrowała moja kamera, a było to włączone na timelapsie, to jest to, jak jeszcze malujemy z dziećmi te studnie, po prostu w kolorowe, za chwilę zobaczycie, już skończy się ten timelaps, to jeszcze wam pokażę, chociaż tutaj to chociaż zdjęcia zrobiłem dwa, żeby był dowód na to, że z dziećmi pomalowaliśmy jeszcze takie dodatkowe elementy, już właściwie zbliżamy się do tego zdjęcia na filmiku pierwszego czy drugiego, proszę bardzo. Dzieci malują,
Biedroneczki, motylki, zaraz zresztą zobaczycie to z bliska, ale też taką farbą właśnie, wiecie, kupiłem tylko żółty, brązowy i czerwony kolor i coś tam trzeba było z tego wymyślić, ale też taką farbą, taką samą jak i studnia jest pomalowana, ta pompa, żeby po prostu się nie zepsuło to za chwilę, tak, żeby nie ściekło to. No bardzo żałuję, że nie mogę tego pokazać na filmie, no trudno. No, pogoda się troszeczkę popsuła, pada deszczyk, ale nagrywam, póki jeszcze sraki nie obtakały mi tego całego ustrojstwa. Tak wygląda skończona studnia. Zaraz jeszcze wam tutaj zrobię zbliżenia na te różne potworki i kwiatki. Tam troszkę te detale na koniec, no to pomogłem im tu namalować, bo tu tak ślimora, to tam dziewczyny namalowały po prostu brązową taką kropę albo motyla, a ja tutaj te resztę to tam podorabiałem, ale dobra, same namalowały, same. Moi drodzy, pompa w takiej formie będzie już, jak jest w tej chwili. Oczywiście można będzie ją zrobić jeszcze lepiej, jak ktoś ma ochotę. Tak jak mówię, zabarwić beton, zrobić, nie wiem, wodoodporny ten beton, jakoś jeszcze bardziej posmarować te kamienie impregnatem takim do kamienia, żeby wydobyć kolor. Troszkę lepszą tę skrzyneczkę tutaj, tę studzienkę, ten odpływ liniowy zrobić, bo częściowo się troszeczkę tutaj chlapie, nie? Jak... A, teraz muszę zalać. No właśnie, gdzieś tam jeszcze nie ma uszczelki do końca dobrze zrobionej i po prostu muszę tutaj troszeczkę wody wlać, żeby zacząć pompować, ale to przez dzień czy dwa, później trzyma, nie trzeba tego za każdym razem. O, troszeczkę wlałem, o, już będzie za chwilę ciągnęło wodę. Jak widzicie, tutaj większość tej wody mi ładnie tam wchodzi, o, w ten cały odpływ taki liniowy i pod ziemię do tej studzienki takiej chłonnej, ale tu jeszcze troszeczkę ona się zacina, ta pompa, bo ta uszczelka jeszcze się tam układa przez jakiś czas. No i przy samym końcu, jak już zaczyna tak bardzo, bardzo kapać, no to mi trochę tu na kamienie kapie, ale można też jakiś lejek taki tutaj założyć, żeby po prostu troszeczkę dalej to odchodziło. No można by dużo jeszcze ulepszeń, wiecie, zrobić, ale tak, pompa przede wszystkim jest ustawiona stabilnie. Zawsze tu mogę coś położyć czy stanąć na tej samej ciągle wysokości, bo wcześniej to było dużo niżej, już tak wydeptane niż ta pompa i miejsca obok. Jak się szło, to trzeba było wręcz taki schodek w dół zrobić. Tam często woda się wylewała właśnie, jak już dużo się myło czegoś, ręce czy tam jakieś garnki wcześniej, czy coś jeszcze korzystaliśmy. No to lało się tę wodę, lało cały czas tutaj. I ona w pewnym momencie po prostu zlatywała w to najniższe miejsce, gdzie się stało i człowiek stał w kałuży, trzeba było kopać specjalny dołek, żeby gdzieś ta woda odpływała, więc teraz naprawdę nie jest źle. Tu jeszcze sobie ładnie to trawką później zarośnie. Będzie łatwo skosić, żeby nic tutaj nie wchodziło. Na płaskim, na twardym, no prawie płaskim, ale przynajmniej na twardym mogę to postawić. Mam ten odpływ właśnie, troszeczkę z niego gdzieś tam, gdzie niegdzie bryzga na boki, ale nic tu pod nogi, nie? Zobaczcie, nic mi pod nogi tutaj nie bryzga. Nawet jak spadnie na te kamienie, to mam tutaj jest taki dołek trochę i tutaj troszkę mi tego betonu jakby zabrakło, więc jakby tu się chlapnęło, to troszeczkę wody się zbierze, ale wszędzie w pozostałych miejscach, nawet jak się gdzieś tutaj chlapnie na bok, to ta woda po prostu, większość jej tam, o, widzicie, może tam po prostu odpływa sobie, bo tu jest trochę jakby wyżej i do tego jest taki, troszeczkę starałem się poziomicą zrobić spadek. Także jestem zadowolony. Oczywiście lepsza studnia będzie miała większą wydajność, ale tutaj w tej chwili mamy dużo tego wody gruntowej. Jest wysoki poziom wody gruntowej, więc myślę, że zanim się skończy ta woda, no tam jak przy dużej ilości, jak tak się do niczego nie nabiera i bardzo mocno tego, no to czasami nawet tam górą odpływa, nie? Nie nadąża do tego na dole, ale no odpływa w tamtą stronę, więc mogę tu sobie stać w takich laczkach, nie muszę w tych, kurczę, kaloszach ciągle łazić i myślę, że w tej chwili, jak jest wysoki poziom wód gruntowych, to spokojnie bym nabrał dwie konewki 10-litrowe i tyle. Tu jak widzicie, to łupie tu, a centralnie w dziób tej biedronki się okazało, to na pewno będzie się wyrabiać tutaj
tu, tutaj wszędzie będzie wchodzić rdza już w tym sezonie, bo po prostu to są niektóre starsze rzeczy, tylko wyremontowane, pomalowane, więc zawsze gdzieś tam się dostanie ta woda i zacznie rdzewieć. Podejrzewam, że za rok, dwa to już będzie średnio to wyglądać. No i trzeba będzie po prostu ją wyremontować, tak, znowu i pomalować, czy może jakieś inne przeróbki zrobić, ale póki co to ja jestem zadowolony z tej pracy, którą wykonałem. Na razie się jeszcze woda nie skończyła. Jak się tak bardzo mocno ją pompuje, no to widzicie, tam górą ucieka też, nie? Nie nadąża, bo to jest taki odpływ. Może źle zrobiłem, bo ja kupiłem taki płaski. On nie jest zbyt wysoki. I jak się bardzo mocno tak pompuje, no to aż tam gdzieś wychodzi to górą. Można sobie kupić taki odpływ, który jest wyższy po prostu. Ten to ma tam, nie wiem, powiedzmy 5 cm, a są takie, co mają z 10. O, teraz słyszę już tam, że zasysa, o. Słychać, że zasysa powietrze, więc woda się, można powiedzieć, już skończyła. No na chwilę, tak? Na jakieś 2-3 minuty, po 2-3 minutach, góra po 5 będzie można znowu troszeczkę nabrać. Moi drodzy, powiem tak, ja mam dużo rzeczy różnych do roboty. Cieszę się, że wykonałem ją tak, jak wykonałem. Zawsze to jest tak, że próbuję zrobić dobrze, a nie wszystko mi się zawsze uda, nie wszystko przemyślę. No i co? O, tutaj widzicie, dopóki nie porosło trawą, to aż tak dużo wylatywało górą tej wody, że jest rura na wierzchu. Ale to, jak to porośnie tutaj trawa, no to nie będzie czegoś takiego, nie? To będzie po prostu zasyp. Zresztą ona może nawet nie tyle, że ją wypłukała, co ta ziemia tutaj osiadła dopiero, bo wcześniej nie była tak mocno zmoczona, więc pewnie po prostu przysiadła i tyle. Ale jak tutaj porośnie, myślę, że będzie ładnie, stabilnie, fajnie. I tak jak mówię, nieraz już mi ta studnia ratowała tyłeczek. No i to by było na tyle. Jak na amatorską robotę i taki remont studni starej, też totalnie amatorsko zrobionej, to ja się całkiem cieszę, jestem całkiem zadowolony i tyle. Mam nadzieję, że będą kolejne studnie u nas jeszcze zaopatrywały nas w wodę trochę pod innym kątem, jakby jakieś z głębinówki czy jakąś inną pompą, ale tam, do tej mam sentyment i to tak naprawdę pierwsza rzecz, która tutaj powstała, pierwsza instalacja, która tu powstała. I nie mam zamiaru jej likwidować, nawet jeśli powstaną inne, to jej się należy tutaj miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę, żegnam się serdecznie, zapraszam do sekcji komentarzy. Tam wszystkie biedronki, motylki, pszczółki, pajączki, ślimaczki mogą do mnie napisać wiadomość. Do zobaczenia, pa, pa.